Że GKS-owi trochę służy granie dwóch sparingów w jeden dzień. Znaczy ja wiem, myślę, że na pewno cieszą dwa zwycięstwa, aczkolwiek tempo gry w pierwszym spotkaniu na pewno nie było takie, jakbym oczekiwał. Myślę, że chłopcy byli tacy jacyś rozkojarzeni, stąd stracone dwie bramki. Natomiast jeśli chodzi o drugie spotkanie, myślę, że mecz toczył się w dobrym tempie. Graliśmy z bardzo dobrym, wymagającym, wybieganym przeciwnikiem. Taki sparing był nam bardzo potrzebny. W tych składach można już szukać tego wyjściowego, czy trener jeszcze dalej będzie, można powiedzieć, mieszał, szukał? Myślę, że mamy dwa tygodnie jeszcze do ligi. Chłopcy są po różnych przejściach, jak to mówię, niektórzy mieli trochę przerw w treningach, co się na pewno na ich formie odbiło. Stąd ja bym się nie doszukiwał tutaj już wyjściowej jednostki w żadnym z tych sparingów. Starałem się po prostu